Panie i panowie, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam was w odcinku. Być może was zszokuje, być może was poruszy, ale ten odcinek nie zostanie obojętny, bo mam gościa, który być może zakwestionuje wszystko, co wiecie do tej pory o kobiecości. Gdy zastanawiałam się, jak przedstawić Malwinę, pomyślałam sobie, że jest to kobieta od kobiet. I tak ją właśnie przedstawię. Panie i panowie, Malwina Mango, kobieta od kobiet. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Witam Ciebie, Kasiu, bardzo dziękuję. Jestem zaszczycona tym spotkaniem i witam wszystkich, którzy słuchają. Kim ty jesteś z wykształcenia? Moja ścieżka zaczęła się w fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutką wyspecjalizowaną w rehabilitacji, diagnozie i rehabilitacji noworodków. Ta ścieżka otworzyła mnie na zrozumienie funkcjonowania mózgu naszego, tak naprawdę, mózgu, układu nerwowego i ciała, pracy i później w doświadczeniu bycia mamą. Zaobserwowałam, jaka jest duża potrzeba i wsparcia, jaka jest duża potrzeba wsparcia kobiet i w tym aspekcie i samej potrzeby, bo gdyś byłam w drugiej ciąży, przeszłam szkolenia dul, czyli asystentek porodowych i poprzez tą pracę otworzyłam się mocno na ciało kobiety w formie fizycznej, energetycznej. I wszelakiej. Praca to nawet nie jest praca, ale bycie obecną przy porodach, w tym przejściu ważnym, kiedy nadchodzi, otwiera się brama do życia, do przejścia, jest bardzo subtelną. To chyba ciężko opisać słowami. To jest tak przepiękny proces, tak naprawdę. Sam poród jest najprzyjemniejszym, i to też już zaczynamy. To jest najprzyjemniejsze w ogóle doświadczenie, jakie możemy odbyć w tym życiu, przejść, jakiego możemy doświadczyć, to jak doświadczamy go w dzisiejszym świecie, jest tak naprawdę naleciałością tego, w jakim systemie żyjemy i co było nam przedane, że tak powiem, że kobieta musi być w bólu. I nie, w ogóle nie. To jest jeden z najprzyjemniejszych orgazmów, jaki można przeżyć. Poród jest przyjemnościowszym doświadczeniem. Więc kiedy dule otworzyły mnie w ogóle na ten aspekt, kiedy przeszłam swój drugi poród w bardzo przyjemny sposób, to niedaleko później zaczęłam otwierać swoje bramy na wszystkie aspekty, które ciało potrzebuje. Jak w ogóle dojść do tej przyjemności? Gdzie my jej w ogóle brakujemy? Gdzie są te aspekty, których my w ogóle nie mamy świadomości? Tu mam na myśli coś takiego, że na przykład jak do Indian przyjechali, przypłynęli pierwsi kolonizatorzy, to oni widząc statki mówili: o, jakie wielkie chmury. Dopóki my czegoś w ogóle nie znamy w naszej świadomości, to w ogóle nie wiemy, że to może istnieć. Czyli ja zaczęłam szukać takich w ogóle miejsc w nas, że my nawet nie wiemy, że my mamy możliwości, czy że w ogóle nikt nam nigdy nie powiedział, że to może być przyjemne, więc my nawet nie staramy się porodu mieć przyjemnego, czy nawet początku dnia, bo właśnie ten poród tak naprawdę otworzył mnie na aspekty życia. Więc jak już byłam panią fizjoterapeutką, później przeszłam przez dulowanie, zaczęłam szukać aspektów, które mi jako kobiecie jeszcze dadzą w tym całym chaosie życia z dziećmi, jak mogę osiąść i być na przykład mniej nerwowa, bo jestem generalnie choleryczką z nabycia. Ze względu na to, że no, trzeba było zacisnąć zęby za dzieciaka i tu, iść tu, do szkoły, być grzecznym i tak dalej. Więc wykształciłam taki profil akurat choleryka, więc chciałam jednak z powrotem w jakiś sposób powrócić do tej miękkości, właśnie o której jest całe nasze kobiece życie. Kobieta jest miękka. A kiedy tej miękkości nie możemy pokazać, kiedy wszystko musi się dziać szybko, nie w naszym tempie, ale na przykład w tempie szkolnym, no to my automatycznie musimy nabudować się barierami nieczucia i w tym momencie stajemy się twarde, czyli odgradzamy się od tej miękkości. I jak tak odgradzamy się od tej miękkości, robimy się twarde, no to te porody później na przykład mamy w bólu, no bo to całe to ciało jest napięte. Więc zaczęłam poszukiwać takich rozwiązań, które dadzą nam, mi, na początku mi, które dadzą mi
takie subtelne wejście właśnie w tą miękkość. I wtedy znalazłam gimnastykę słowiańską z szkoły pani Małgorzaty Rity Daniło Górlewicz ze Słowianka Budzi się na Podlasiu, tak się nazywa na Facebooku fanpage. I ta gimnastyka słowiańska nurtu białoruskiego pokazała mi, że ciało może w takiej bardzo subtelnej praktyce się rozmiękczać. Możemy nie dość, że mocne i elastyczne, mocne w takim aspekcie mięśniowym tak naprawdę, bo mięśnie się wzmacniają podczas tej praktyki, ale również miękną. I teraz tutaj pani wspaniała Rita dodała sama praktykę w ogóle pracy tłoczni mięśniowej, czyli to jest mój aspekt fizjoterapeutki, że poprzez naprawdę prawidłową pracę mięśni głębokich, naszego pelvic floor i mięśni dna miednicy, możemy spowodować, że to ciało na zewnątrz, czyli tak właśnie ta kobieta, ta miękka, jest taka, do której możemy przyjść i się przytulić po prostu do jej piersi, do jej rąk, ale jednak jak trzeba podnieść 80-kilowe drzewo albo coś przesunąć, to my jesteśmy w stanie za pomocą tej tłoczni jakby wziąć ciało, zebrać je i nagle i przenieść na przykład drzewo. My nie jesteśmy lejącymi się kruchami, że właśnie takie miękkie, tylko my mamy możliwość zmiany. I to jest też ten aspekt. Czyli ja nie jestem tylko miękka albo tylko twarda, tylko ja jestem w stanie zmieniać ten przepływ, nie tylko mięśniowy właśnie, bo to jest na poziomie fizycznym, mięśniowym, na poziomie mentalnym. Jak potrzebuję być twarda, to mogę być twarda, jak mogę być miękka, to mogę być miękka. Czyli my mamy ten możliwość tego wachlarzu. Tak? Więc poprzez gimnastykę słowiańską ten aspekt mi się otworzył jako tak naprawdę jak swoje ciało naprawić, bo to nie jest prawda, że my oj, masz tyle i tyle lat, to już codziennie musisz budzić się w bólu, to nie jest prawda. Nasze ciało może być witalne nawet 140-160 lat, bo Chińczycy dowiedli, że przy 140 latach wychodzi nam trzeci komplet zębów, więc jeżeli nasze ciało ma w planie produkcję trzeciego zestawu zębów, to znaczy, że byliśmy o wiele dłużej. Więc to jest w ogóle, tutaj zaraz wejdziemy w takim razie, gdzie ucieka nam energia i dlaczego nasze ciała się tak szybko starzeją. Więc poprzez pracę z panią Ritą, Małgorzatą Daniło Górlewicz-Ritą, ona jest również nauczycielką tantry prawej ręki, czyli to się nazywa tak naprawdę Tao Tantry, Tao Miłości, szkoły Tao Miłości, czyli pradawnej sztuki rozpoznania mądrości ciała na poziomie energetycznym i jak korzystać i funkcjonować w ogóle w tej energii. Więc już mamy fizjoterapię, gimnastykę słowiańską i jeszcze w tak zwanym międzyczasie moja przyjaciółka zaprosiła mnie do przesłuchania takich warsztatów odnośnie cyklu menstruacyjnego i już jak już zaczęłam odsłuchiwać tych warsztatów, to już się w polu pojawił warsztat intymny, czyli dla trzech kobiet i przez rok pracowałyśmy tylko i wyłącznie z cyklem menstruacyjnym i w ogóle to jest sedno naszego istnienia jako kobiet i dopóki my nie znamy mądrości cyklu menstruacyjnego, to nie ma po prostu, nie ma bata, żebyśmy się czuły zagubione, szalone, wariatki. Jesteśmy po prostu, nawet na poziomie biologicznym, jeżeli zrozumiemy, że te cztery nasze główne hormony w przeciągu naszego cyklu księżycowego zmieniają się 300 razy, ich poziom wedle siebie, 300 razy, to znaczy, że co 15 minut jesteśmy innym koktajlem hormonalnym. Wow! My naprawdę nie jesteśmy stabilne i właśnie u nas nie jest, u kobiet nie jest kwestia stabilności. My mamy być tą wodą. I to nie chodzi o to, że ja jestem wodą, jestem takie te kluchy i w ogóle. Nie. Tylko to chodzi o to, że kiedy ja rozumiem, w której części cyklu menstruacyjnego jestem, czy jestem w wiośni, czy jestem w lecie, czy jestem w jesieni, kiedy jestem ostra, jestem jak żyleta, po prostu brzytwa, ale wtedy też mam pracę z moim wewnętrznym krytykiem bardzo ścisło. Czy jestem w zimie, gdy właśnie jest pierwszy dzień okresu, jak krwawie jestem w zimie i w tym momencie przychodzą do mnie różne wizje, spływają właśnie, bo wtedy to jest tak jak na nasze święto zmarłych. Ten czas, kiedy pomiędzy światami, pomiędzy tym światem a światem zmarłym, mówią, że ta zasłona jest bardzo cienka. I dokładnie w chwili, kiedy my idziemy do naszej zimy, czyli jesteśmy w tym momencie
wyroczni, bo w czasach czerwonych namiotów królowie podróżowali do kobiet krwawiących, pytać je o rady, bo to właśnie ona wtedy wie, to jest wszechwiedząca, ona wie. Więc w chwili, kiedy my wtedy wiemy i połączymy się z tą mądrością, to my dokładnie wiemy, co jest nam potrzebne w naszych krokach w tym życiu, które żyjemy tu najbliżej. Dla mnie, dla moich bliskich, dla tego świata bliskiego, w którym funkcjonuję. Ja nie potrzebuję szukać, pytać się innych, czy ktoś wie, czy ktoś może mi pomóc. Jak ja w ogóle, czyli dojdzie do mojej świadomości, że ja kiedy krwawię, ja wiem i ja zacznę się zatrzymywać w tym cyklu menstruacyjnym z tą świeczką, na przykład 10 minut, 15, pół godziny, godzinę, ja sobie będę siedzieć w tej ciszy i będą do mnie przychodzić odpowiedzi, to ja będę wiedziała, że, znaczy nie będę wiedziała, ja będę wiedziała, co robić. O, nie, że będę wiedziała, co wiedzieć. Ja będę wiedziała, jaki jest mój następny krok. Później w mojej wiośnie jest czas, kiedy ja bardzo łatwo się uczę, kiedy spływają po prostu tak zwane pomysły z dupy, że w ogóle nigdy byś na to nie wpadał i mówił, wow, ale świetny pomysł. To jest właśnie jesień. Później w lecie to jest taki czas, kiedy ja, to jest faza, kiedy my wypuszczamy jajko, o tym za chwilę. To jest ten czas, w którym my jesteśmy najbardziej płodne, czyli bardzo łatwo nam łączyć ludzi. Mamy ochotę iść do kina, na kawę, z tym pogadać, po prostu wszystko płynie, jestem taka szybka, tak, 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 tak. To jest taki czas największej naszego największego performance'u, ale później idziemy do jesieni. W jesieni, tak jak teraz, podsumowujemy, łączymy luźne końce, wewnętrzny krytyk przychodzi. Bardzo łatwo to rozpoznać, kochane kobiety i mężczyźni, którzy również słuchają. To jest taki czas, kiedy na przykład skarpety, które leżały 3 tygodnie w rogu, codziennie nam nie przeszkadzają, a po prostu w jesieni to już jest koniec. To jest moment rozwodu, ja już w ogóle nic nie chcę, to jest nie wytrzymam już więcej. To jest też taki czas, w którym wewnętrzny krytyk mówi nam, co nie działa, czyli bardzo często znajdziemy my siłowcem do dupy, w ogóle wszystko beznadziejnie i tak dalej. Mówię, a jestem w jesieni, czyli wewnętrzny krytyk chce do mnie przemówić i wtedy bardzo dobre jest na przykład automatyczne pisanie. 10 minut siedzę, piszę sobie z nim i patrzę, co on tak naprawdę chce mi powiedzieć. Jeżeli go nie wysłuchamy, kochani, to on przeniesie się na cały cykl menstruacyjny i z tego mamy później bardzo różne aspekty depresji. I akurat w swojej praktyce, mogę powiedzieć, w doświadczeniu mam około 5 kobiet, które były na takich, powiedzmy, subtelnych lekach, ale takich, które pomagały im przejść te dni, żeby nie wpadać w takie cięższe swoje wyhamowania, ale w chwili, kiedy zaczęły cyklować cykl, to same poczuły, że nie potrzebują już z tych takich miękkich sposobów pomocy im, bo ten krytyk został wysłuchany, on się nie przelewa i nagle ich cykl jest bardzo harmonijny, jeżeli możemy tak powiedzieć, w naszych wielkich zmianach. Tym takim dał wisienką na torcie mojego rozwoju, poszukiwania, wykształcenia, oprócz właśnie tej znajomości biologii, anatomii, neurologii, był cykl menstruacyjny, bo kiedy my jesteśmy w nim zanurzone, teraz mam jesień, tak? Za nami jest jesień. Jak ja jestem w swojej wewnętrznej jesieni, jestem w niej zanurzona, to ja nie mogę powiedzieć na zewnątrz, hej, las, zima, on tego nie zmieni. No bo ja jestem zanurzona w zewnętrznej naturze. Tak samo ja, kobieta, jestem zanurzona w cyklu menstruacyjnym. I to nie ma znaczenia, że ja sobie powiem, o, ja teraz, i właśnie na przykład ten aspekt, mam ochotę być taka, och, do ludzi, bo źle, znaczy nawet nie mam świadomości cyklu, a akurat przychodzę do tego, że wypada mi zjazd rodziny w moją koniec jesieni, zimę, kiedy ja naprawdę nie mam ochoty być przy nikim. Ja mam ochotę być sama, za chwilę będę wizyjna, po prostu mam ochotę siedzieć pod kołdrą, ale nie mogę, jestem wyrwana. Ale w chwili, kiedy ja wiem, że jestem w tej jesieni, to tak wypada, to ja mogę sobie wziąć oddech, sobie mówię, dobra, będę nieźle ostra. Ja już w tym momencie wiem, że w jesieni bywam bardzo, tak jak drzewa, naga ze swoją prawdą, więc jak mi ktoś coś powie albo będzie mi sprzedawał kłamstwo w twarz, to ja będę od razu je widziała, jak na, po prostu jak na talerzu. Więc to będzie mój wybór, czy ja na to zareaguję, czy nie, bo ja już mam świadomość, że jestem w jesieni, ale jak nie mam świadomości, że jestem w jesieni, to ja automatycznie strzelę z bicza i cały zjazd rodziny po prostu będzie na ostrzu noża. A wyobraźmy sobie, że jest wtedy 6 na przykład kobiet w pokoju, razem z naszymi pokoleniami córek,
matek, babek i każda jest w swoim cyklu, no to możemy mieć niezłą śmietankę. I tak wyglądały te zjazdy właśnie dlatego. Kiedyś jak były czerwone namioty i w czasie rowiu kobiety spotykały się ze sobą, byłyśmy na tą wiedzę, bo ta wiedza była czymś naturalnym, więc my wiedziałyśmy w ogóle, jak zachować swoją energię, bo to tak naprawdę jest o tym. Nie o tym, że o, że nie powiem tego tej czy tamtej, o, tutaj będę się hamować, tu będę w większej kontroli. Ja poprzez znajomość siebie i swojego cyklu mogę być w miękkości, i tutaj znowu to słowo klucz, ja mogę być w miękkości w swojej kobiecości, bo ja mam wybór w tym momencie. Dla mnie wiedza daje wybór, że ja nie, po prostu nie działam z automatu i nie muszę na przykład się kontrolować, spinać, zamykać w takim sensie. Poczekaj, wejdę ci w słowo. Proszę. To menstruacja, zjawisko, nawet mamy reklamy, płyn menstruacyjny jest nazywany płynem menstruacyjnym, jest niebieski, można robić wszystko, najeździć na koniach. Najlepiej nie mieć okresu, brać tabletki antykoncepcyjne, mieć spirale albo w ogóle nie mieć nic związanego z... Czy... Mówiąc to, co ty mi teraz mówisz, skąd się bierze ten dysonans? Dlaczego nikt nie... Na przykład ja mam 40 lat i dopiero o tym, o czym ty mówisz, dowiedziałam się rok temu od ciebie. Tak. Dlaczego my nie wiemy tego? Jak powiedziałaś, że my wiemy, co wiedzieć. To pięknie określiłaś. Dlaczego my wiemy, co wiedzieć, a nie wiemy tego, co ty nam mówisz teraz? To zwiąże się z... To jest wiedza tajemna. Od momentu, kiedy ja już żyję z cyklem tak ściśle, cykluję cykl od 5 lat i... Dużo dostaję wizji czerwonych namiotów. Ja w ogóle wydaje mi się, że wyskoczyłam z tamtego czasu, że ostatnim razem, jeżeli to faktycznie tak bywa, albo największe mam połączenie właśnie z mądrością czerwonych namiotów. Przepraszam, czym są czerwone namioty? Czerwone namioty to były spotkania we wsi. Powiedzmy, taka komuna mniejsza żyła i była samowystarczalną jednostką. To kobiety na pół dnia przed nowiem, cały nów i pół dnia po nowiu spotykały się w... troszeczkę z zewnątrz wioski, miały postawiony taki budynek, przeważnie namiot, bądź później były to budynki, w których spędzały ze sobą ten czas. Mężczyźni zaś spędzali ten czas również sami razem. Czyli wioska dzieliła się na dwa. Kobiety i dzieci do lat 8 spędzały czas właśnie z kobietami, a mężczyźni i dzieci powyżej 8 roku życia i dziewczynki przed menstruacją spędzały czas z męskim. Uczono wtedy tam mężczyźni, po prostu otwierali się też na ten aspekt miękki, czyli rozmawiali ze sobą, przegadywali wszystkie rzeczy, przeciągali się liną, rzucali toporem. Rozmawiamy o naprawdę takim zdrowym jeszcze aspekcie i żeńskim, i męskim, takim jak po prostu jest w czasach zarania dziejów, kiedy my jeszcze nie byliśmy tak... kiedy ta wiedza i mądrość nie została nam zabrana, bo jeżeli pomyślimy sobie nawet o paleniu ludzi i o wszystkich jakby zabieraniu, czy nawet współczesnej historii, kiedy wybito nam inteligencję, kiedy właśnie palono tak nie tylko kobiety, to ludzi mądrych. I to wszystko było na celu zabranie wiedzy, bo im mniej wiedzy, nie ma wyboru. Jak masz wiedzę, to wiesz, że wybierasz to albo to. Ale jak ty nie masz wiedzy, to wtedy jesteś posłuszny, no bo ktoś lepiej wie. Więc w chwili, kiedy zabrano nam mądre kobiety, i mądrych mężczyzn, to ludzie byli o wiele łatwiejsi do kontrolowania i do tak naprawdę tutaj też jest aspekt właśnie tej energii, bo energia, nie tylko fizyczni, my jesteśmy też energetyczni. Nawet ci, co nie wierzą w energię, to powiem tak, czasami budzisz się i masz więcej energii, a czasami budzisz się i masz mało energii i pijesz kawę. Czasami idziesz na, nie wiem, zgrupowanie bębnów, i czujesz się, że masz więcej po tym energii, albo po jakimś filmie jesteś uplifted, albo idziesz gdzieś i czujesz się po prostu beznadziejnie i w ogóle, że jesteś wyczerpany po dniu pracy. No to jesteśmy energetyczni. Nawet jeżeli to chcemy, albo chcemy w to wierzyć, albo nie chcemy. Teraz każdego dnia nasze ciało, kiedy idziemy spać, ładuje się energią. I teraz my, ze względu na to, że my nie wiemy, jak tą energią zawiadywać, to ona cały czas z nas cieknie.
A energia w ogóle w polu nie znika, więc kto, pytanie, kto z tej energii korzysta? Korzystają ci, co budują ten właśnie nasz wszechświat, w którym my nie wiemy nic. Nie mamy właśnie tej wiedzy, nie ma tego w szkole, to powinno być w podstawówce. Tak naprawdę dzieci tutaj żyjące z nami wiedzą o cyklu, wiedzą w ogóle o cyklości natury. Nie musimy jeszcze, dopóki dziewczynki nie krwawią, nie muszą być wystawione w ogóle na wiedzę o tym, ale one już widzą, że my cyklujemy, że o, jak jestem w zimie, to z mamą się tak dużo nie gada, mama wtedy nie gotuje, gotuje inna kobieta, która na przykład nie ma w tym okresie zimy, czy gotują mężczyźni i tak dalej, i tak dalej. Ale dzieci też żyjące tutaj z nami, my mamy celebracje, są cztery główne celebracje w roku, czyli mamcie równonoc i przesilenia, ale pomiędzy nimi też, tak jak w naszym cyklu menstruacyjnym, są tak zwane przejścia i celebruje się przejście. Dzieci generalnie biorą udział z nami w tym zgromadzeniu z ogniem, bo zawsze mamy ognisko i rozmawiamy na temat danego czasu, więc one mimochodem są, już mogą rozpoznawać ten czas naszego naturalnego, zewnętrznego bądź wewnętrznego cyklu. I teraz przeszłyśmy przez czerwone namioty, czyli to były czasy spotkań, gdzie kobiety płakały, chłopcy widzą, że mama śmieje się, za chwilę płacze, za chwilę tańczy, za chwilę po prostu wyje, za chwilę ma masaż, za chwilę gotuje, za chwilę gada tutaj, za chwilę się wszyscy śmieją, później rozmawiają i tak dalej, i tak dalej. I chłopcy i dziewczynki patrzyli i obserwowali, byli w swoim doświadczeniu, widzieli, że te kobiety są takie płynące, one są takie zmienne. I w wieku 8 lat przechodzili pod wpływy męskie i tam uczyli się aspektu polowania, współzawodnictwa, wszystkich tych pięknych rzeczy, których możemy się nauczyć tylko i wyłącznie od męskiego. W chwili, kiedy dziewczynki zaczynały krwawić, miały swoją pierwszą miesiączkę, to zostało przyjmowane z powrotem do tej przestrzeni kobiecej. Czyli one miały taką piękną ceremonię księżycową. My robimy tutaj, gdzie w tym momencie się znajduje w Abington Woods, robimy takie rites of passage, to się nazywa, gdzie celebrujemy wszystkie bramy przejścia, bo na przykład mamy bramę przejścia z małego dziecka do dziecka średniego, bo innym dzieckiem jest 0 do 6, a innym dzieckiem jest między 6 lat a 12. To jest zupełnie inny okres i to są również bramy. Zupełnie inny mamy 12 a 16 lat, to jest zupełnie inna brama i czas w naszym życiu. I zostało nam to również zabrane, te bramy dorastania. My nie wiemy, w czym się znajdujemy, wszystko się cały czas kontynuuje, nic się nie kończy i tutaj aspekt zamykania kości, właśnie rites of passage. Chłopcy zawsze zostawali już pod wpływami męskimi. Chłopcy już nie przechodzili pod wpływy żeńskie, bo oni się już napatrzyli na te baby, które się tak, matki, ciotki, zawsze mogli przyjść porozmawiać, ale generalnie zostawali pod wpływami męskimi, bo męskie może tylko przejrzeć się w męskich oczach. Więc te czasy czerwonych namiotów były bardzo mądrymi, tak naprawdę życiowymi. To nie jest taka mądrość, że o, tak powiedzieli, tak robią. Tylko naprawdę natura nas sama tego uczy. Jakbyśmy troszeczkę wrócili do natury i życia w takiej harmonii z nią, niekoniecznie, że jak teraz zapada wieczór wcześniej, to my wszyscy po prostu idziemy szybciej spać, a w tym momencie, kiedy wstaje dzień szybciej, to dzieci już budzą się szybciej, ale na lato jest zupełnie inaczej. Że te rytmy naprawdę, jak się tak żyje w takiej naturze, są zupełnie inne. My ludzie zupełnie inaczej żyjemy. A żyjąc w tym takim matriksie, gdzie ja sobie zawsze mogę włączyć ogrzewanie, czyli nie ma na mnie wpływu, czy jest cieplej, czy zimniej, czy ja mam właśnie dostęp do żarówek. Nie mówię, że nie mam, mam również, ale to uczucie jest zupełnie inne. My zostaliśmy właśnie tymi ścianami odcięci od takich naturalnych rytmów i przez to nie mamy dostępu też do tej miękkości. Bo jak jesteśmy w tym rytmie zewnętrznym, to jest ta miękkość. Ale ty, Kasiu, mnie zapytałaś w ogóle teraz odnośnie cyklu i odnośnie menstruacji i tampon i hop na konia. No oni, kimkolwiek oni są, ten zewnętrzny świat, który czerpie z nas energię, o której my nie jesteśmy świadomi, budując właśnie ten świat taki, jaki jest, z naszej energii, to jest im na rękę. Oni z tego korzystają, bo my mamy mieć po prostu produktywność zewnętrzną, czyli niekoniecznie pracować na nasze marzenia i projekty i odkrywać dary, z jakimi przyszliśmy tutaj i to, co nas woła. No mnie powołało
szerzenie mądrości na temat cyklu menstruacyjnego. Mnie powołało zamykanie kości, żeby uczyć i stanąć do tego, bo wywodzę się z rodziny nauczycieli. Moja mama i tato są nauczycielami, więc jakby ta... Ja nawet nie chciałam tego uczyć na początku, ale jak im więcej się hamowałam, tym więcej dostawałam konsekwencji zdrowotnych. Ja powiedziałam, dobra, spróbuję. Pójdę, nauczę, zobaczymy, jak wytrwam. I zobaczyłam, że jest to ścieżka, niełatwa, ale zostało mi to dane, więc kontynuuję. Więc my nawet nie mamy czasu w tym matriksie, w którym żyjemy, żeby zastanowić się, co jest moim darem i po co ja tu przyszłam na tą ziemię, na tą chwilę, czym ja mam się tak naprawdę podzielić i szerzyć. Więc wracając do tego, to jest nam zabrane tampon hop na konia, właśnie żebyśmy nie mieli czasu się nad tym zatrzymać. I tu jest też bardzo ważny aspekt, zatrzymanie kości, zamykanie kości, w ogóle zatrzymać się w cyklu menstruacyjnym. Nie, ty masz tampon i iść do pracy, tampon hop na konia. Czyli to jest ten aspekt właśnie braku zatrzymania w naszym świecie, bo jak ty się nie zatrzymasz, to ty nie usłyszysz, co do ciebie jest wewnętrznie mówione. Ty jesteś w tym rytmie po prostu jak ten koń, o jeszcze czwarta kawa, piąta kawa i lecisz. A w cyklu menstruacyjnym kryje się bardzo dużo mądrości. Jak już sami usłyszeliście, w ogóle mamy cztery fazy. My nie mamy jednego PMS-u, tylko cztery. My mamy cztery fazy przejścia, więc my prawie co tydzień jesteśmy zdenerwowane, jeżeli nie wiemy, że my mamy to przejście, bo przejście do nas mówi. Jak czuję, że mi napływa taki, to nie jest zdenerwowanie, wkurw to jest. Jak czuję, że mi on napływa, mówię, o, jestem w przejściu. I teraz każde przejście nam mówi o innym aspekcie. Mniej więcej w każdym przejściu jest takich siedem aspektów danego przejścia. Więc ja mogę na przykład, okej, o czym jest ten wkurw teraz? Czy to jest o tym, o, poczułam w ciele, to jest o tym, okej, to ja sobie siądę na minutę, a, to mi się chce pokazać, okej, dobra. I nagle z 12 godzin, kiedy ja mogę być 12 godzin zdenerwowana, robi się 5 minut. I ja nagle mam, bo przejście to jest jak zmiana biegu w samochodzie, smgło, bieg, jadę dalej. Ale kiedy ja nie wiem i to przejście mówi, kurde, to popatrz na to, no weź! I ono nam po prostu jedzie na samochód, tylko jesteśmy w tym takim zdenerwowaniu. I tu wydrę ryja, tam się wkurzę, tutaj szczelę na szefa. I tak naprawdę straciłam tyle energii, że przychodzę do domu, jestem po prostu dętka. Więc całość rozpoznania i wiedzy jest o zachowaniu swojej energii, żeby kreować ten świat, to swoje niebo, ten swój świat, w który ja tu przyszłam i gdzie ja tak naprawdę chcę iść. Chcę napisać książkę, chcę zrobić warsztat za tydzień. Akurat faktycznie uczę we Wrocławiu. Nie wiem, moje dzieci chcą pojechać na wycieczkę na skałki. O nie, mama już jest taka zmęczona, że to nie wyjdzie. No właśnie, o, jasne, jedziemy na skałki, zachowałam swoją energię. Myślę sobie, okej, za 2 tygodnie będę w swoim lecie, to będzie najlepszy czas dla mnie. Zaplanuję wyjazd na skałki wtedy. A nie, że wypadnie mi przez przypadek w zimie i nie dość, że... Ale słuchajcie, to nie jest tak, że jak ja wiem, że ja akurat wypada mi wyjazd i mój cykl się akurat zmieni i wypadnę, że idę w zimie na ten wyjazd na skałki, to ja wiem, że ja po prostu będę miększa, ja będę wolniejsza. To też może być piękne. Każdy aspekt naszego cyklu, to nie znaczy, że ja muszę siedzieć już tylko zamknięta, ja nie mogę pójść do pracy. To żyjemy w takim świecie, to jest okej. Tylko kiedy ja mam wiedzę, ja mogę być dla siebie dobra. Tu mieszka dobro, tak jak Kasia pięknie powiedziałaś. I właśnie jak tu mieszka we mnie to dobro, to ja mogę być dobra dla siebie. I to cała ta wiedza otwiera mnie na tą miękkość. Kiedy ja mam być twarda, będę twarda, ale kiedy mogę być miękka, ja będę miękka. I teraz jak ja rozpoznam ten cykl, to tutaj jeszcze chciałam powiedzieć taki bardzo ważny aspekt, bo my właśnie bierzemy i spirale, bo chcemy mieć kontrolę nad tym, czy w ogóle zajść w ciążę, nie zajść w ciążę. Kiedy ja będę miała okres, bo teraz mam taki czas, że ja nie mogę krwawić, to ja wezmę tabletki, żeby kontrolować. To stara wiedza. Ja poznałam kobietę, to tutaj taka anegdota. Jak byłam bardzo młoda, nadal jestem. Ty jesteś bardzo młoda, o czym ty do mnie mówisz? To jest takie śmieszne, bo wiesz, no mam 80 lat. To słuchajcie, poznałam taką kobietę na spotkaniach buddyjskich, bo byłam bardzo ciekawa właśnie Lamy Ole. I ona tak siedzi, tak ja tylko przez przypadek, wiecie, dosiadam się takiej kobiety, ona mówi, no ja jak miałam w ogóle...
Ona tam opowiada, że ona wypuściła to jedno jajko w wieku 74 lat i zaszła wtedy w ciążę i urodził się jej syn. I ja tak w ogóle na to się tak ocknęłam, co 74? Ja mówię, tak słucham dalej i tak, tak. I ona patrzy na nią, ta kobieta miała włosy do pasa, po prostu pięknie, żywe, po prostu lśniące, brązowe. Patrzy na nią, wyglądała jak ja, bo ja wtedy miałam 18 lat. I wyglądała tak jak ja teraz, czy tak 30-40. I ja mówię, przepraszam panią, a ile pani ma teraz lat? A ona tak patrzy na mnie, mówi, ja nie zapomnę, bo to moja ulubiona liczba. I mówi, 86. Ja mówię, słucham? A mówi, tak, bo wiesz, ja wyhamowałam. Ja mówię, czy możesz pani powiedzieć to, co pani mówiła od początku? Ja mówię, ja wyhamowałam cykl w wieku 21 lat. I ja mówię, co to znaczy wyhamowanie cyklu? Ona mówi, że to jest taki proces, w którym ty wchłaniasz własne jajko. Bo to nie jest prawdą, że my musimy krwawić. Krwawienie jest po to, żeby nauczyć się swojego wewnętrznego cyklu. Już mam ciarki. Żeby nauczyć się swojego wewnętrznego cyklu, takiego jak jest ten cykl natury. I w chwili, kiedy dziewczynki się tego nauczą, to jest taki bardzo prosty rytuał, ale możesz to zrobić wszystkim. Możesz to zrobić oddechem, możesz to zrobić ćwiczeniami, możesz to zrobić czym chcesz. I wyhamowujesz wtedy ten swój cykl po to, żeby zacząć wchłaniać to jajko sama dla własnych potrzeb. Dlatego, żeby rodzić swoje, że każdego miesiąca masz potencjał zrodzenia dziecka, ale tak naprawdę zrodzenia z siebie samej, swojego potencjału, swojego projektu. Może akurat byłaś w bardzo trudnym okresie i dużo energii straciłaś na złość. To wtedy twoje jajko może odrodzić energetycznie twoją wątrobę. Bądź żołądek, bądź jelita. I w tym momencie już mi tu zarezonowało, że w 140 możemy mieć trzeci zestaw zębów, bo nie tracimy tej energii. Więc ta energia może odbudować nasze ciało i spokojnie możemy żyć tak jak w Biblii 300 i 600 lat, bo czemu nie? No i ona właśnie powiedziała o tym, że w tym 74 latach wypuściła to jedno jajko, jak poznała tego jedynego. Zaszła z nim w ciąży, urodził się jej syn, a ona siedzi tu przy mnie i ma 86 lat. I wygląda na 40. Więc dla mnie teraz w tym momencie wchodzimy na aspekt menopauzy. Ja mówię, że menopauza jest bzdurą, ale nie bzdurą jako procesem, bo to jest naturalny nasz proces. Na to nie mam badań naukowych, kochani, ale za 2 tygodnie spotykam się z bardzo mocną ekipą kobiet, naukowców, które rozpoznają na poziomie właśnie biologicznym nasz cykl i menstruacyjny, i menopauzalny. W Fundacji Dominiki Kulczyk spotykamy się za 2 tygodnie, żeby rozpatrzyć wiele aspektów wspólnie, bo ja to rozpoznaję w sposób doświadczeniowy. Ja wyhamowałam cykl, ja sobie żyję w taki sposób wchłaniania jajka i kreowania tego świata na zewnątrz. Te kobiety rozpoznały to na bazie biologicznej i wiedzą w aspektach naukowych, dlaczego tak się dzieje, dlaczego kobieta nagle zmienia się, bo co się dzieje, to jeszcze wrócę do tej menopauzy. Nasze ciało, w chwili, kiedy my mamy te 30, 40, 50 lat i my nie wyhamujemy tego jajka, to ja czuję i tak też miałam widzieć, że to ciało sobie myśli, kurde, no co za baba, no, po prostu ma jeszcze tyle do zrobienia, jak ona nie zacznie wchłaniać tego jajka, to ona po prostu nie dożyje tego potencjału, ona tu po coś przyszła. I to jest ten moment wejścia w menopauzę, to jest moment takiego włączenia guzika w naszym ciele, że to ciało automatycznie zaczyna to jajko wchłaniać. Więc jak popatrzymy na poziom hormonalny z jajników, to teoretycznie, jeżeli my przestajemy krwawić, to niby miałoby spaść nam poziom hormonów, no bo przecież nie potrzeba. A tak naprawdę poziom hormonów wzrasta stukrotnie. Więc czemu? Czemu w momencie, kiedy wyhamowywany jest cykl menstruacyjny, to poziom hormonalny wzrasta stukrotnie? No właśnie. Z poziomu tao miłości, tej takiej starowiedzy, my w tym momencie wchłaniamy jajko, czyli ten poziom hormonalny i tych zmian wzrasta w nas. Więc jakby tao tantra pokrywa się z badaniami naukowymi. Więc dla mnie, z mojego, ja jeszcze nie jestem w właśnie ja może już jestem w menopauzie, bo ja wyhamowałam produkcję jajka z zewnątrz. Ale to nie jest wyhamowanie, że ja nie mogę do tego wrócić, bo jeżeli ja na przykład podejmę decyzję, że ja chcę wrócić do krwawienia, bo na przykład to krwawienie jest takim cyklem oczyszczającym mnie i wszystkich dookoła, którzy się znajdują w moim polu,
ja mogę do tego wrócić, tak jak ona powiedziała. To jest proces na mojej decyzji, na moich zasadach. To jest moja wolna wola, czy ja zrezygnuję z tego jajka i będę krwawić, czy ja to jajko biorę do siebie i ja je wchłaniam na swoje potrzeby. Więc może jestem właśnie w tym momencie, znaczy no, w tych terminologii medycznej ja jestem w menopauzie teraz, bo nie wydalam jajka. Więc to, czy my wchodzimy w menopauzę, to jest ten proces automatyczny, dlatego ja używam trochę, że menopauza jest bzdurą. Nie, to jest proces automatyczny, kiedy my nie wiemy, że my możemy wchłaniać jajko, więc wtedy ciało wchodzi na ten proces tak naprawdę samozachowawczy, żebyśmy mogły jeszcze te 20-60 lat przeżyć. Ale kiedy my nauczymy się poprzez na przykład gimnastykę słowiańską i ćwiczenia Tao Miłości, zaczniemy tą energię wracać, przepraszam, jeżeli pomyślisz sobie, że jajniki masz na dole, bo tam masz i masz całe swoje dno miednicy na dole, i zaczniesz tym namiętnicym pompować tą energię do góry, co tak naprawdę już nam pokazała yoga kundalini. Cały czas jakby wracasz tą energię, żeby na przykład w orbicie mikrokosmosu sobie ją po prostu tłoczyć energię w kółko w górę i w dół, czyli z jajników ciągniesz tą energię w górę do korony i później w dół. Tak przez te aspekty, to ty zaczniesz z tej energii korzystać. I w chwili, kiedy my w XVI wieku było, o, diabeł mieszka w miednicy, a przepraszam, ten program jest kontynuowany do dzisiaj. To nie jest, że to się kiedyś skończyło, bo teraz nie jesteś dziewczynką, nie jesteś chłopcem, jesteś to. Czyli my odcinamy się od tak naprawdę tego, od naszego dna miednicy, a to jest nasze centrum energetyczne, gdzie energia nam wchodzi do ciała, a ty się od tego odcinasz mentalnie. To jest nasza główna, to nie nasza przepona środkowa, czyli tu, to nie jest nasza główna przepona. Mięśnie dna miednicy to jest nasza główna przepona oddechowa. No ale diabeł mieszkał w miednicy i my od XVI wieku mamy odłącz naszego, naszej świadomości od mięśni dna miednicy jest odłączenie, więc my nie korzystamy z tamtej energii. Ta energia napływa, my nie wiemy jak z niej korzystać, co jest ciekawe w ogóle jeszcze. Całe w ogóle zrozumienie energii zostało przeinaczone przez... idzie wiatr, czyli idą duże zmiany, już dla was słuchających, kochani. Wiatr bardzo dużo zawsze podpowiada, co się dzieje w polu informacyjnym. Więc w chwili, kiedy my nie pompujemy tej energii z góry, to tak jak cieknący kran, ta energia cały czas z nas wypływa. Więc my z niej nie korzystamy i ten zewnętrzny świat tak wygląda, że my chodzimy do tego matrixa, pracujemy 8 do 9, żeby mieć pieniądze. My, gdybyśmy odkryli nasze dary, zaczęlibyśmy żyć z cyklem menstruacyjnym. Mężczyźni, kochani, wy nie menstruujecie krwią, ale wy jesteście cykliczni z księżycem, nie tylko ze słońcem. Bo jakbyście byli tylko cykliczni ze słońcem, to wam byłoby należne odpoczywać tylko w grudniu. To jest nieprawda. Wam należne jest odpoczywać, mężczyźni, tak samo wedle księżyca, czyli w czasie nowiu. Tak jak kobiety szły do nowi, odpoczywały i były sobie w przestrzeni żeńskiej, tak i mężczyźni wtedy spotykali się z męskimi i wyście też odpoczywali. Nie tylko była po prostu, że tak powiem brzydko, napierdalanka i że wy musicie mieć 100% codziennie performance'u albo 300%. Nie, nie, nie. Męskie jest cykliczne z księżycem. Wy też jesteście zmienni, bo ja mam swój aspekt męski i swój aspekt żeński, a przejawiam żeński bardziej na zewnątrz, ale ja mam obie energie, bo jak ja idę gotować zupę, jestem w męskim, a jak ja siedzę sobie na fotelu, to ja jestem w żeńskim. Więc wy jak idziecie do pracy, jesteście w męskim, ale kiedy przychodzicie do domu i chcecie być przytuleni i odpocząć chwilę na kanapie, to wy wchodzicie, jesteście emocjonalni i mówicie o swoich emocjach, to jesteście w żeńskim. My jesteśmy wszystko. My jesteśmy pełnią. My jesteśmy tym wszystkim. Więc w chwili, kiedy my pójdziemy sobie do tych naszych darów, tego, po co my tu jesteśmy, to my nie będziemy pracować w systemie 8 do 9, zasilać ten matrix, 8 do 9, no to już w ogóle, czy tej 8 do 15, bo my musimy zarabiać pieniądze, bo mamy kredyty. Jak my pójdziemy do swoich darów, to te pieniądze będą do nas płynąć, bo pieniądze to jest energia życia. Więc my, kiedy pójdziemy do swojego życia, to też będziemy aktywni i tu po prostu wszystko będzie płynąć. Mam do ciebie dwa pytania. Proszę. Maś, gdy pójdziemy do swoich darów, tak? I tak mi się skojarzyło, bo być może ktoś widzi cię po raz pierwszy, ktoś widzi mnie po raz pierwszy i myśli, co? Gdzie zacząć?
Gdzie zacząć? Umiejętność, możemy wyliczyć sobie dni płodne, nie, dni niepłodne i tak działa nasza medycyna, bo ona jest w ten sposób. Ma po prostu wyliczenie konkretne. A ty mówisz o porach roku, mówisz o przejściach, mówisz o tym, że 300 razy się zmieniają, przepraszam, może tak, poziomy hormonów się zmieniają. Ta wiedza jest nam potrzebna, a jeśli jest do czegokolwiek, gdzie taka krawiecka mogłaby zacząć? Jeżeli pomyślimy sobie o aspekcie książkowym, na chwilę obecną nie ma książki w języku polskim. W języku angielskim jest na przykład Period Power, Menstrual Wisdom albo Menstrual Power. O menopauzie jest Wise Power. To są takie trzy książki, które dokładnie o tym mówią, o tych aspektach cykliczności. Czy to ma w ogóle, czy to jest ważne? No jest ważne. To jest na tyle ważne, bo to jest biologia. I ty nie masz wpływu, masz wpływ na biologię dopiero jak wiesz, że masz wpływ. Jak nie wiesz, że masz wpływ, to nie masz wpływu. Bo jesteś na takim poziomie automatycznej owcy. Więc te poziomy hormonów i cały nasz układ hormonalno-nerwowy działa automatycznie. My jesteśmy w nim zanurzone, tak jak jesteśmy zanurzeni w porach roku. My nie mamy na to wpływu. Ja mówię, chcę powiedzieć sobie, ja bym chciała, żeby teraz było 20 stopni, proszę. Albo 36 najlepiej. Mam wpływ? Zmieni się to w 15 minut? No nie mam, jest jesień. Więc tak samo ja jestem zanurzona w tym cyklu, w tych poziomach hormonów. Jest dużo programów w języku angielskim, że można sobie odbyć takie... W języku polskim, szczerze powiem, znam siebie i na profilu Kobieta Księżycowa na Facebooku, to jest darmowy profil. Tam jest kilka wykładów nagranych przeze mnie na temat cyklu menstruacyjnego i zgłębiający te aspekty. Jest już trochę kobiet, które o tym uczą właśnie w formach takich mini kursów, żeby to jakby spotęgować świadomość. I generalnie co robić, jak właśnie nie wiem, jaki jest mój dar, bo to też był taki, że ja też nie wiedziałam. To nie jest tak, że ja wszystko wiedziałam. Ja byłam naprawdę zagubiona te jeszcze 5 lat temu. Ciężko mi było. Ja nie jestem urodzona inaczej niż my wszyscy i wy wszyscy. Ja przeszłam też te trudne momenty, które dały mi dużo mądrości i jestem za nie dzisiaj wdzięczna, choć już nie chciałabym do nich wrócić, szczerze powiem. Już cieszę się, że są, że tak powiem, za mną. Ale mam zupełnie inne podejście do tych, które trudne stają się, jakby przychodzą do mnie teraz. Każde teraz trudne jest tylko ciekawe. Mówię, wywala mi coś, ale fajnie. Teraz, ale mnie tutaj spięło, ale jestem ciekawa, o czym to. Więc narodziła się we mnie duża ciekawość tego, co się pojawia. Już nie jestem, troszeczkę też dzięki tej wiedzy wychodzimy z tego trójkąta dynamicznego kat, ofiara, ratownik. Tak właśnie ja sobie teraz pomyślałam, bo przeważnie jest tak, patrz. Tak się czuję, to jest twoja wina, a tutaj już tego nie ma. Nie ma. Właśnie ty masz ten element ciekawości, że co mi się tu odpaliło, co to jest, przyjrzyjmy się temu. Nie? Albo od razu właśnie z moim partnerem, który jest bardzo ciekawy tego i żyje ze mną tym cyklem i sam rozpoznaje swój cykl i otwiera się też na tą tantrę, że właśnie seks to niekoniecznie musi kończyć się penetracją, że my nieraz mamy tak na przykład kilku godzin zbliżenia, bo zbliżenie jest tak naprawdę obecnością. Bo kiedy ktoś mnie dotyka, ktoś jest dla mnie czuły, ktoś mnie masuje, ktoś mnie całuje, to ja nie myślę sobie o kiełbasie i co ja gotuję, tylko ja uczę się być w tej obecności. I ta obecność później przynosi się z życia intymnego, może przynieść się na życie takie codzienne, że jak ja przychodzę i rozmawiam, to jestem w stanie być obecna w tej rozmowie, a nie mam miliona myśli. Ale właśnie my, ten zewnętrzny świat wziął nas do tak zwanego pokolenia, jesteśmy pokoleniem porno. Napływająca energia podniecenia, właśnie to jest to, że nasze w ogóle podniecenie to jest tak jakby ktoś przychodzi, to energia przychodzi do drzwi i robi ding dong, nowa dawka energii przyjechała, my jesteśmy pokoleniem porno, o Boże, albo muszę się zmasturbować, albo muszę mieć szybki seks, jest ten seks tak naprawdę penetracyjny i bardzo mechaniczny, bum, 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 dochodzimy do orgazmu, jest rozluźnienie, on stracił energię, ja straciłam energię, bo ta energia nie została podniesiona do góry i tak naprawdę nikt z nas nic z tego nie ma. Dobra, uwaga, anegdota. W starych, dawnych czasach
energia właśnie rozumiana energią życiową, nie tylko seksualną, była również używana do zmiany losu. Tantryczna przypowiedź była taka, że mamy wieś, zostawcie na chwilę wszystko, co wiecie na temat seksu i też seksu grupowego, bo tak jak mówię, ten starą wiedzę, na prawo wiedzę zostały naniesione kłamstwa po to, żeby nas trochę zgubić. Bo jak naniesiemy właśnie, jak pomyślimy sobie o porno, o seksie grupowym takim, który ma na celu utratę energii, to weźmy na chwilę ten aspekt, który nam pokazano na bok i na chwilę bądźmy takim pustym naczyniem na to, co powiem. Wyobraźmy sobie wieś, która żyje, akurat takim przyszło żyć, że mają wulkan dookoła siebie. I ten wulkan, żyją sobie dobrze z tym wulkanem, ale ten wulkan ma za chwilę wybuchnąć. Oni czują, że on podnosi energię, że jest coraz bardziej aktywny, więc starszyzna grupuje się na spotkanie. Będą 4 osoby, które trzymać będą pole i oni będą zawiadywać energią, by poprosić ten wulkan albo wytworzyć pole bezpieczeństwa, że kiedy ta lawa będzie cała, to ona będzie w stanie rozdzielić się na ich wioskę i ominąć ją dookoła. Nawet i stworzyć góry, nawet i stworzyć taką bezpieczną przestrzeń tej wioski, ale ten wulkan nie rozleje się, niszcząc tą wioskę, bo oni zasilają ten wulkan i ten wulkan może ich zasilać. I oni tworzą w tym momencie pole zbliżenia intymnego, bo w zbliżeniu intymnym mamy właśnie to, co powiedziałam, jest obecność. To nie jest po to, żeby utracić energię, tylko poprzez swoją własną świadomość możemy tą energię wznieść do góry, tak jak możemy się także oświecić poprzez zbliżenie intymne. Więc grupa innych dorosłych świadomych będzie wytwarzała tą energię w sposób, na przykład będą siedzieć w kręgu i dotykać siebie tylko i wyłącznie w taki sposób delikatny. Nie będzie w ogóle penetracji. I będziemy mieć taki masaż na przykład delikatny, ale każdy poprzez obecność będzie podnosił tą energię do góry poprzez oddech i w tym momencie wytworzymy bardzo duży aspekt energetyczny, ale nie my, którzy to będziemy wytwarzać, będziemy kontrolować, tylko my ją wytwarzamy, te osoby będą ją wytwarzały, a te osoby, które trzymają pole, będą zawiadywały tą energię i na przykład tak jak w bajkach kiedyś, bo bajki pokazują bardzo dużo mądrości, wytworzą takie pole dookoła tej wsi, która będzie trzymała właśnie możliwość, żeby ten wulkan nie rozlał i nie zalał tej wsi. I to było kiedyś możliwe. I to nie jest niemożliwe, tylko my nie mamy tej wiedzy, nie wiemy jak to robić, mamy naleciałości pornograficzne, od razu wszyscy mają, wiesz, o, i tak dalej, i tak dalej. Więc my w momencie, kiedy czujemy podniecenie seksualne, to jest tylko i wyłącznie informacja, że mamy napływ nowej energii, okej, do naszych genitaliów, bo nasze genitalia to jest właśnie ten dzwonek ding-dong, przyleciała nowa energia i my automatycznie za pomocą na przykład właśnie pompy mięśniowej, którą mamy właśnie, czyli mięśni na miednicy, zaczynamy tę energię podnosić w górę na własne potrzeby albo na przykład mam jakiś projekt i potrzebuję, okej, doszłam do jakiejś tamy w moim projekcie, potrzebuję nowych informacji, gdzie jaki powinien być następny krok. Czyli potrzebuję informacji do mojego umysłu, żeby przypłynęła ta informacja, gdzie ja potrzebuję zrobić następny krok. Więc ja sobie tą energię podnoszę, a jej nie tracę. Rozumiecie, to było zupełnie inne rozumienie. To nam zabrano. I my poprzez to, że my nie mamy tej wiedzy, co my możemy z tą energią zrobić, ta energia przychodzi, jesteśmy nabuzowani. To jest olbrzymia energia, ona może nas spalić. Przecież nie wiem, może słyszeliście o ludziach, którzy potrafią dojść do samozapłonu i kompletnie się spalić. No to jest normalne. My mamy niesamowite możliwości jako rasa ludzka, tylko one zostały nam zabrane z poziomu wiedzy i my nie wiemy, że możemy. Więc my dla naszego bezpieczeństwa jest lepiej czasami pójść i mieć szybki seks, bo tej energii jest tak dużo, że my nie wiemy, co z nią zrobić. Bo to jest potężna energia życiowa, która mogłaby nawet zmienić kierunek wypływu wulkanu. Tak jak mówisz właśnie, że wiedza została zabrana, jest takie coś jak indeks wyuczalności. Są rzeczy, w których są 4 elementy. Wiemy, znaczy nie wiemy, że nie wiemy. Wiemy, że nie wiemy i później
uczymy się czegoś, robimy to świadomie i później dążymy do nieświadomej kompetencji, ją osiągamy. Więc tutaj, tak jak na przykład mamy dziecko, które ma, nie wie, że są sznurówki, które ma się nauczyć. Później mu się to pokazuje i wie, że na przykład wie, że o, tu są buty, wiem, że nie wiem, jak je wiązać. Później wiąże je, tak, a po załóżmy po jakimś czasie robi to automatycznie. Więc tak jak mówisz, są rzeczy, o których nie wiemy, że nie wiemy. Jak się tego uczyć? Gdzie zdobywać wiedzę? Albo, bo tak jak powiedziałaś, mamy menstrual power, jest kobieta księżycowa na Facebooku, słowiańska gimnastyka. Albo właśnie, jak gdy mówiłyśmy o kobiecie księżycowej, czy mogłabyś mi powiedzieć, tak w skrócie, czym jest cykl menstruacyjny? Bo to, co my wiemy o cyklu menstruacyjnym, być może jest troszkę inny niż ty to. To głębiej są te darmowe wykłady na tej kobiecie księżycowej. To mamy właśnie każdy z... Powiedzmy, jeżeli mamy cykl 28-dniowy, tak cykle mogą być różne. Ja na przykład czasami miałam cykl, że był 18 dni, następny był 28, bo to też cykl nakłada się również na... Cykl jest po to, żeby czytać zewnętrze. Czyli w zależności od tego, czy ja krwawię w nowiu, czy ja krwawię w księżycu w pełni, czy kiedy jest 50 na 50, każda informacja, każde krwawienie w innym momencie daje nam inną informację. Kiedy ja już jestem uważna na ten cykl menstruacyjny, to ja zacznę zauważać, że ten cykl do mnie gada. I teraz jedna rzecz to jest to, co ten cykl do mnie mówi. Druga aspekt taki, że w każdej, czyli jak mamy, powiedzmy, wracamy, że cykl jest 28, czyli w każdym przejawie, czyli czy to jest zima, kiedy ja jestem krwawie, powiedzmy, jestem w tym przez 7 dni, jest później przejście, jest wiosna, później jest przejście, jest lato, jest przejście, jest jesień, jest przejście, jest zima. Czyli każdy z tych aspektów ma zupełnie inny cel. W zimie ja mam się zatrzymać i słuchać i czytać tego, co jest dla mnie ważne. W wiośnie to jest moment, kiedy ja się łatwo uczę i mam świetne pomysły. W lecie to jest moment, kiedy ja jestem w realizacji moich projektów, czyli właśnie to jest ten aspekt, kiedy ja mogę bardzo łatwo łączyć ludzi, spotkania. To jest ten moment, kiedy ja naprawdę jestem w łączeniu wielu aspektów bardzo szybko, jestem bardzo taka lotna, czyli tutaj ustawię sobie spotkania. W jesieni jestem bardzo konkretna i nie ma miejsca u mnie na ściemę, więc jeżeli na przykład miałam podpisać umowę na kilka milionów z jakimś bardzo dużym kontrahentem, to bym zrobiła to w jesieni, bo wtedy będę ostra i przejrzysta na każdą ściemę i podejmę bardzo dobre decyzje, ale jesień jest takim czasem, kiedy ja jestem właśnie, przez to, że jestem świadoma swojej własnej prawdy, to jestem też bardzo, mogę bywać bardzo też okrutna. Bo jestem taka ostra i przez ten aspekt bycia z wewnętrznym krytykiem, ja podsumowuję, wewnętrzny krytyk nie ma dostępu do emocji, on jest suchy i ostry, więc to jest właśnie ten moment, kiedy mamy te myśli, jestem beznadziejna, w ogóle moje całe życie jest do dupy, w ogóle po co ja to wszystko robię, to jest tylko sygnał, aha, jestem w jesieni, czyli krytyk chce coś do mnie powiedzieć, ja mam coś do podsumowania, na przykład słuchaj, wiesz co, ta twoja koleżanka, jakie tu imię użyć, żeby nikomu, tak twoja koleżanka Zoe, to ona jednak, wiesz co, zawsze, zobacz, to nie jest dobra koleżanka. Zawsze jak ona do ciebie przychodzi, międli ci swoje historie, wychodzi od ciebie, to jesteś po prostu kompletnie jak dętka. Zauważ, że ona na przykład w twojej przestrzeni jest tylko i wyłącznie ssącą energię. Że może nie warto poświęcać jej tyle czasu, że w chwili, kiedy jednak skończyłabyś tą, albo byś zmniejszyła ilość tych spotkań z tą Zoe, to będziesz miała więcej energii na swoje dzieci, partnera i tak dalej. Tylko wewnętrzny krytyk nie powie ci tego tak miło, on powie, przestań kumplować się z Zoe. Nie, no jak, przecież znam ją od 20 lat, ona zawsze ma tyle potrzeb, teraz ma tyle na głowie, ja nie zostawię jej. I widzisz, i ty się międlisz w tym niepotrzebnie, bo może faktycznie ta Zoe nie jest
aspektem w twoim życiu, który cię zasila. Więc wewnętrzny krytyk powie ci, co w twoim życiu nie gra, a gdzie mogłabyś zachować więcej energii. Więc ten cykl menstruacyjny ma zupełnie, w innym tygodniu masz zupełnie inne jakości. Na przykład w jesieni, jak ktoś mówi, a posprzątam szafę, o dobra, jutro posprzątam, jutro posprzątam, to wiesz, że w jesieni posprzątasz tą szafę zamiast 6 godzin, to w 2. Bo to jest to dopinanie końcu. Więc jak ja widzę, że o, nie schodzi mi coś chcę zrobić, a nie idzie mi to do zrobienia, to ja wiem, że ja w jesieni to zrobię. Ja sobie to już odpuszczę te 2 tygodnie i wiem, że na pewno to dopnę w jesień. Czyli jak ja zacznę żyć tym cyklem, to mam taki aspekt, o, muszę się czegoś nauczyć, aha, to za 2 tygodnie będę w wiośnie, to ja sobie poczekam, ja sobie tam zaplanuję, że na przykład te poniedziałek i wtorek ja wykuję i nauczę się tego, bo to jest dla mnie ważne. Czyli życie z tym cyklem jest po prostu lekkie, jest łatwe, jest przyjemne i koniecznie. I mam jeszcze zimę. Zima, zatrzymanie. Tu możemy zahaczyć o zamykanie kości. Nasz zewnętrzny matrix, porównam to, jesteśmy gąbką. Nasz zewnętrzny matrix cały czas nam daje, naucz się tego, zrób kolejny kurs, pojedź na kolejne wakacje. I to jest tak, jakbyśmy miały taki dzbanek z wodą, jesteśmy tą gąbką i cały czas nam tam się dolewa. Następny kurs, jeszcze następny film i coś dalej. No i ta gąbka chłonie, 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 aż do momentu, kiedy zaczyna się lać. Ona przecieka, już nie masz gdzie sobie nalać. Nie? No i matrix nie chce, żebyśmy się zatrzymywali, bo jak się zatrzymasz, to usłyszysz, czy dobrze robisz, a może niedobrze robisz, a może ta praca, w której jesteś, to nie jest twoja praca wykochana, tylko już tam po prostu już czujesz, jak ten dzwonek ci mówi, ty byś muszę 10 lat wytrwać w tym biurze i tak dalej, i tak dalej. Rytuał zatrzymania, kiedy i on był obecny wszędzie, on był i we Francji, i w Polsce, przetrwał troszeczkę w Białorusi, na Rosji, w troszeczkę innej formie, ale szczególnie przetrwał w Meksyku. Ja jako dula właśnie w tym postpartum, czyli w tym czasie pociążowym stanęło nam to ofiarowane i dane, żeby to kontynuować, się tego nauczyć. Ja uważam, że to jest, ja tego uczę, ale także mężczyzn i stosuję to na dzieciach, bo to jest dla wszystkich. To jest taki rytuał, kiedy przywiązuje się ciało albo jedną chustą, albo 7. Idzie Jadźka, czyli mówię, dobrze, mój kot, Baba Jaga przyszła. To jest Jadzia, Baba Jaga się nazywa. I rytuał zamykania kości polega na tym, że przywiązuje się ciało na 7 chust, na 7 spustów i to też jest bardzo w Biblii, 7 pieczęci i tam dalej. To w wielu religiach mówi się o tych 7 aspektach. Przywiązuje się głowę, ramiona, dolne żebra, biodra, uda, łydki i stopy. I w takim przywiązaniu osoba leży sobie 20 minut, oczywiście jest jej trzymane pole, mianowicie, że ja tam jestem i albo gram na bębnie, albo śpiewam, żeby ten kontrolujący mózg czuł się w pieczy, że jest, bo widzicie, polski język, mówi się, jesteś bezpieczny. To jest manipulacja językowa od wieków stosowana. W Polsce staropolskiej mówiło się idź i wracaj, jesteś w pieczy, a nie jesteś bezpieczny. Czyli bez pieczy, czyli bezpieczny bez pieczy, a piecza to jest ochrona. To właśnie jest bezpieczeństwo takie dla nas rozumiane, ale to była ta piecza, kara. Więc mówiło się synu idź i wracaj, jesteś w pieczy. No ale to też manipulacja językowa, to w ogóle inny temat, również tym jestem zafascynowana. Na YouTubie taki gość, który się nazywa Prometeusz, bardzo dużo na ten temat mówi. Albo taka nauczycielka śpiewu Agnieszka Pamuła, bardzo kocham tą kobietę, również uczyłam się u niej, tak naprawdę nie śpiewu, tylko pracy z głosem, ona również zajmuje się naszym polskim językiem i magią słowa, bo my jesteśmy Słowianami, my mieliśmy magię słowa. Więc to, co mówimy, ma bardzo wielką moc, język polski. No i dlatego nam pozamieniali słowa. No ale w każdym bądź razie, wracając do tego, do tej pieczy, w chwili, kiedy jesteś przewiązany na te 7 chust i jest ta druga osoba, która ci jakby trzyma tą pieczę, czyli ten kontrolujący mózg pozwala ci się rozluźnić, bo wie, że nikt nie przyjdzie i ci nie zrobi nic, ani ten tygrys, bo nasz ten gadzi mózg dalej myśli, że my jesteśmy w czasach tygrysów i trzeba uważać. Więc jak masz trzymane, tak zwane trzymane pole, czyli ktoś przy tobie jest, to ty się możesz w tym aspekcie rozluźnić i ty się w tym momencie zatrzymujesz. Kasia, masz to doświadczenie, to jest po prostu, możesz też powiedzieć ze swojego doświadczenia, jakie to jest uczucie. To jest ten moment, kiedy ta nasza gąbka jest wyciskana, jest na chwilę zaciśnięta,
ale kiedy my puścimy tą gąbkę, ona dalej jest mokra. Myśmy w nią nalewali, 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 ona ciekła, ciekła, ciekła. My w tym momencie mamy ją zaciśniętą, jesteśmy w powiedzmy 10, 15 minut, 20 do pół godziny, w zależności, który to jest nasz raz. Ta gąbka za chwilę jest puszczona, ona jest otwarta i ta esencja, to co jest dla mnie ważne, zostaje, ta gąbka jest wilgotna. Czyli to, co jest dla mnie ważne na ten moment mojego życia, jest dla mnie klarowne. Ten cały zgiełk myśli odchodzi, ta gonitwa. Na chwilę jestem w sobie, w centrum, jestem po prostu jak w tym kokonie, jest mi dobrze, jest mi ciepło, jestem w takiej błogości, jestem ja, jestem tylko ja, na chwilę jestem tylko ja po prostu. Ta baba, co mi tam śpiewa, gra fajnie, że jest, bo czuję się w pieczy, ale ja na chwilę jestem ja. Ja wiem za chwilę, jakie mam podjąć decyzje, ja wiem, co jest mi potrzebne, albo w ogóle na chwilę, przez chwilę nie wiem nic i to jest piękne. Wejdę ci w słowo tutaj, gdy robiłyśmy, gdy pokazywałaś właśnie, jak się robi rytuał zamykania kości, teraz miałam ten zaszczyt, że byłaś u mnie w domu i to nam pokazałaś, bardzo ciężko się czułam, tak jak czasami po ustawieniach. Wiesz, jak coś się dzieje nowego i jesteś tylko ze sobą, to było takie wpadanie w panikę, nic nie widzę, jestem ściśnięta, ja nie mogę. To wiesz, tak umysł po prostu próbował walczyć. Jejku, co się dzieje? Taka właśnie konsternacja. Przepraszam, ja ci wejdę, bo wtedy byłyśmy w fazie warsztatowej. Ja nie polecam generalnie bez doświadczenia tego, bo taki rytuał trwa 3 godziny. My przychodzimy, osiadamy, zamykamy, a później mamy czas do lecenia. My na przykład wtedy na warsztacie, tak jak ty, nie miałaś momentu do lecenia i przegadania tego, co się wydarzyło. I ja właśnie nie polecam już w tym momencie, z doświadczenia, dziękuję twojego tak naprawdę. Nauczyłam się na tamtej sytuacji, że nie robię tak osobom, które jeszcze, które nie doświadczyły tego najpierw na sobie w tym polu pieczy. Bo faktycznie się bardzo to wydarzyć. Właśnie parę dni temu byłam u Gabi Szczerbuk, która właśnie zrobiła mi zamykanie kości i też miała instrumenty i tego właśnie doświadczyłam, tej pustki. Ja usiadłam i byłam taka i po prostu nic mi nie było potrzebne i gdy zamknęłam oczy, nie goniły myśli, po prostu byłam. I jedyne, co mogłam, bo moją intencją właśnie na to spotkanie było, zasługuję. I później było takie, jestem. To była po prostu esencja, jestem. Więc i to jest też właśnie wtedy pomyślałam sobie, że tak, chcę z tobą porozmawiać, bo jest tyle rzeczy, na które my możemy rozmawiać i tak jak właśnie mówiłaś i o naszym cyklu, i o naszej kobiecości, bo tak, teraz mamy taką modę, patrz, możesz, bądź wdzięczna, zrób to, zrób tamto, ale rób, ale rób, ale rób. A to jest przecież męskie. I my nie mamy aspektu zatrzymania kobiecego, właśnie żeńskiego, tylko hamowania. Kobieta to jest ta, która właśnie włoży sobie ręce pod pachy, w taką ósemkę, jak nasze babcie, siedzi i tak i po prostu duma. Co robisz? Siedzę i dumam, zatrzymuję się. I to jest właśnie, tutaj wiele aspektów mogłybyśmy poruszyć, ale to możesz na kolejnym spotkaniu, albo, bo tu jakbyśmy chciały rozpatrzyć w ogóle, czym jest ta esencja kobiecości, no to my cały czas jesteśmy w męskim, właśnie w tym robieniu. My nawet jak usiądziemy, to robimy coś w głowie, nie? Właśnie właśnie przyniosłaś mi tytuł Esencja kobiecości. To będzie tytuł naszego spotkania dzisiaj. A jakbyś tak mogła powiedzieć, bo powiedziałaś o miękkości. Według ciebie, czym jest esencja kobiecości i jak ktoś, kto ogląda ciebie, albo jak ja teraz, mogłabym zbliżyć się do mojej kobiecości, do mojej esencji. Czy jest coś, co możemy zrobić od razu? Tak, nawet. To zrobię. To jest właśnie to. To jest to zatrzymanie. I niekoniecznie w medytacji, że medytuję. Zatrzymać się i zobaczyć w ogóle, co się we mnie dzieje, co się we mnie przelewa. Tylko to bywa trudne ze względu na to, że w naszym. Część z nas nie miało nigdy doświadczenia, w którym w pieczy zatrzymało się w tym, co jest. I to zatrzymanie może być bardzo trudne. Więc na przykład zamykanie kości serdecznie zapraszam na doświadczenie, żeby zobaczyć, że nawet jak
czasami bywa, że na przykład jesteśmy przewiązani i pojawiały się różne takie momenty paniki, że w każdym momencie można powiedzieć, słuchaj, rozwiąż mnie albo poluźnij mi tutaj. Ale bardzo wiele ludzi, wiedząc, że ma tą możliwość, mówi, dobra, ja zobaczę, co się wydarzy, jak później mi mówiąc, że ja chciałam zobaczyć, co się wydarzy, jak ja nie poproszę cię, żebyś mnie rozwiązała. I wiesz co? I za chwilę mi to przeszło. I czułam tą błogość. I właśnie to jest ten moment, że my mówisz, co zrobić? No właśnie usiąść i zatrzymać się, tylko kiedy mi nikt nigdy w życiu nie dał tego pola, że byłam w pieczy, żeby się zatrzymać, to ja automatycznie wyjdę, bo ja nie wiem, czego się spodziewać w tym zatrzymaniu. I ja od razu będę chciała iść umyć gary, będę chciała robić coś na telefonie. Znaleźć kogoś, kto, powiedziałabym tak, znaleźć kogoś, kto potrzyma ci pole, żeby usiąść z tobą w ciszy. I żeby pokazać, przy tym przywiązaniu my tu wpływamy na aspekt neurologiczny, bo poprzez głęboki docisk mózg wycisza się. Więc w chwili, kiedy jestem przywiązany, to moja biologia pomaga mi się wyhamować. Moja biologia powoduje wyhamowanie myśli. Moje mięśnie pomagają mi, że mogę wejść w tą moją esencję. Więc to na wielu, to nie tylko jest właśnie, o, to jest duchowe, to jest takie, srakie i owakie. Tak naprawdę to zamykanie kości daje mi najszybszą ścieżkę zobaczenia, czego ja szukam. Ja na przykład kiedyś chciałam, wszyscy mówią, na przykład nie wiem, czy znacie taką medycynę, jest wiele medycyn naturalnych, są grzyby, jest ajałaska, jest też na przykład sasafran. I sasafran jest naturalną formą kory drzewa, jeżeli się nie mylę. I w takim bezpiecznym, właśnie też takim w polu można go spróbować w celu otwarcia serca. On ma na celu właśnie danie nam poczucia, co to znaczy, kiedy serce jest otwarte. I ja poszłam sobie raz na taką przepiękną ceremonię z sasafrasem do mojej przyjaciółki i jej męża. I w momencie, kiedy ten sasafran zaczął mi otwierać serce, ja mówię, kurde, ja znam to uczucie, ja pierdzielę. Ja na przykład nigdy nie wiedziałam, że to uczucie to jest otwieranie serca. I w chwili, kiedy niektóre medycyny mogą nam pokazać, co to znaczy otwarcie serca, to już nie potrzebowałam więcej sasafranu. Ja już wiedziałam, że ach, to jest to uczucie otwarcia serca. I jejku, ja go mam tak dużo, ja nawet nie wiedziałam. I dla mnie to zamykanie kości jest taką medycyną, że ja zamknę kość i mówię, o kurczę, to jest ta cisza? Ja pierdzielę, ja ją mam, kiedy ja na przykład jadę w trasę 4,5 godziny, jak już jestem w tej monotonii jechania autem, jestem w tym automatyzmie, to ja wchodzę w ten aspekt ciszy, ale ja nie wiedziałam, że to jest ten aspekt ciszy, to ja o tym mówię. Że czasami my, dopóki nie poprosimy czegoś bądź kogoś, żeby nam dał tą pieczę spróbowania, to ja nawet nie wiem, że ja tam jestem codziennie. Ja myślę, że to jest coś tak dalekiego i odległego, że ja nigdy tam nie będę i w ogóle oni tak mówią o tym otwieraniu serca i o tym kakao. I teraz dopóki mi sasafran nie pokazał, że to jest to otwarcie serca, to ja nie wiedziałam, że to ja na kakao, to ja mam to. Tak, to gonitwy myśli, o czy to już to? Ja nie wiem, o Boże, ale oni wszyscy to już mają, a czy to ja to mam? I wiecie, to o to mi chodzi. Nie? Tak, wszyscy tacy oświeceni medytują na Bali, w Tajlandii. To nie tylko. A są osoby myjąc naczynia. Albo mając zamknięte oczy na słońcu, czują, że są wszystkim. Ja bym powiedziała, że potrzebujemy doświadczenia. Że to nie z głowy doświadczę, potrzebujemy doświadczenia tego. Po prostu. I nawet jak ja sobie oglądam taki piękny kurs, jest intymny kurs jogi dla par, gdzie właśnie też nie jest a propos seksualności, nie jest a propos penetracji, tylko jest a propos otworzenia się ciała na zupełnie inne doznania fizyczne. To dopóki ja sobie to oglądam, to sobie oglądam. Ale kiedy ja mogę z partnerem popatrzeć mu sobie w oczy i wejść w takie aspekty uczuć doświadczeniowe, to dopiero to jest w moim doświadczeniu. I ja na przykład bardzo polecam szkołę Małgorzaty, właśnie Słowianka, na Facebooku Słowianka budzi się na Podlasiu, szkoła Metamorphosis, bo Małgorzata, Rita, jest kobietą, która idzie przez doświadczenie. Ona najpierw doświadcza, a dopiero później uczy. Ona to, co ona uczy, ona to przeszła na sobie najpierw wiele miesięcy i dla mnie ona jest, dlatego do niej chodzę, bo po prostu ja z nią mogę pogadać jak z żywą kobietą, bo ona nie wali ściemy, jak ona powie, słuchajcie, to, co wam mówiłam 3 miesiące temu, no to nie, to w ogóle, to wtedy tam, to była dla mnie prawda, ale dzisiaj powiem wam, że w ogóle
że nie, że tak nie jest już, nie? Bo właśnie to jest to, że coś jest prawdą na teraz, dla mnie coś jest prawdą na teraz, ale za chwilę może nie być, bo ja wzrosnę, bo coś dostanę w wizji, bo coś nowego dostanę przy kubku herbaty, jak siedzę, ale ja się do tego przyznam. I to jest to, ja jestem w prawdzie. Chwilę temu, nie że kłamałam, bo to było dla mnie prawdą wtedy, ale kiedy mi się zmieni, ja wam powiem o tym. Nie? I to jest dlatego, Małgorzata jest świetną też nauczycielką tantry, bo to nie chodzi o poczytanie książek, to chodzi o doświadczenie. Więc tak samo zapraszam do mnie na kobiece kręgi czy na warsztaty w Tipi, tutaj właśnie w lesie w Abington, żeby tego doświadczyć, bo wysłuchać można cyklu, ale przyjechać sobie na takie 6 spotkań, gdzie my naprawdę skupiamy się i robimy, żeby to zrobić, nie, że tam o, zrobię. My się uczymy tylko i wyłącznie przez doświadczenie. I jak nie mam tego w doświadczeniu, to tego nie mam. Tak, wtedy uczymy się o czymś, a nie właśnie tak jak mówisz, doświadczanie czegoś, poczucie, to właśnie to jest ta esencja. Nie? Dobrze, czy jest coś, co chciałabyś dodać do naszej rozmowy? Esencją kobiecości jest miękkość. I tak samo miękkość w męskim, jak i w żeńskim, czyli mężczyźni też mają tą jakość. To jest to, najmniejszy jesteśmy w stanie poczuć taki, otworzyć się na taki najmniejszy ruch. Bo tylko w miękkości, kiedy ja jestem w stanie przelać się, przez kobietę jest w stanie przelać się wszystko. To jest ten aspekt. Męskie to jest to, co stoi i wystoi, a kobieta to jest ten huragan, to jest ta fala, która jest po prostu nieraz po prostu potężna, kiedy my jesteśmy w wściekłości, ale możemy być w wściekłości w miękkości i żeby być dla siebie dobre. Taką mam intencję, dla świata, żeby zamykanie kości było dostępne wszędzie. Czyli jak potrzebuję, czuję, że mi się wylewa i potrzebuję tego zamykania, to ja mogę pójść do siostry, do cioci, do mamy, do koleżanki, do sąsiadki, bo to nie jest, to jest proste jak budowa cepa. Oczywiście ja na warsztacie uczę aspektów, jako fizjoterapeutka uczę aspektów osteopatycznych, czyli jak ustawić macicę i napięcie, bo to też jest bardzo ważne, napięcie na naszym dnie miednicy, znaczy na naszych... na układzie rodnym, bo bardzo często mamy bardzo bolesne miesiączki właśnie ze względu na zbyt duże napięcie w tym aspekcie. Więc to jakby ten warsztat mój jest poszerzony o takie, jak możemy więcej zrobić, ale samo przywiązywanie jest dostępne i możliwe i warte do robienia. I gdybyśmy naprawdę mogli dać sobie tylko to i aż to, to nasza rasa ludzka już jest na wyjściu do miękkości, lekkości, do tego, po co my tutaj w ogóle przyszliśmy. Czyli do usłyszenia o tych darach. One, nie trzeba ich szukać. Jak się zatrzymamy i chociaż będziemy sobie dawać 1% zmiany, kroczek do przodu, tylko troszeczkę damy sobie tej właśnie miękkości, nie, że teraz no, przez 3 miesiące będę coś tam, nie? Nie tak. Tylko dzisiaj dam sobie trochę miękkości, tylko dzisiaj spróbuję troszeczkę inaczej. Tylko ten jeden krok do przodu. Jak my sobie to damy, to naprawdę jesteśmy już na drodze do rasy ludzkiej, do oświecenia i do odzyskania swojej własnej energii. Bo kiedy my, właśnie nie trzeba zmienić Matrixa, on jest po coś, on też jest dla ludzi, którzy potrzebują ten Matrix. Ale jeżeli czujesz, że to już nie jest twoja ścieżka, że chciałabyś inaczej, to nie musisz iść i zmieniać tego Matrixa, bo on jest potrzebny. On jest też tym aspektem, który jest widocznie nieważny w tym świecie dualnym, który jest. My nie musimy go walczyć i zmieniać. Ale co my możemy? Powrócić mądrością tą naszą energię do siebie. I kiedy my ją wrócimy, kiedy nagle wszyscy, wyobraź sobie, że wszyscy teraz na planecie wracają swoją energię życiową do siebie, to ten Matrix wtedy nie ma siły, żeby kontynuować. I on wtedy będzie mógł się rozpuścić, bo on tutaj jest po coś. Ja nie uważam, że oni są źli, ci tamci. Gdyby nie oni i gdyby nie to, co oni, kto kimkolwiek oni są, co oni robią, my byśmy nie mogli mieć tego doświadczenia. Więc ja czuję, że te dwa aspekty są potrzebne. Ale my mamy poprzez wiedzę, my możemy wrócić do naszej mocy i możemy wreszcie kreować ten świat i to nasze małe niebo tak, jak chcemy.
Dziękuję Ci bardzo za to, że tu jesteś ze mną, bo razem zmienimy świat na lepsze. Swój. Najpierw właśnie swój. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo, że mogłam.